Witam bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Aż nie mogę uwierzyć. To już po raz piąty spotykamy się tutaj. Witam Was. Widzę także nowe twarze i ogromnie mnie to cieszy, ale równocześnie chciałbym przywitać tych, których nie widzę. No jest taki współczesny dla XXI wieku. Wiecie Państwo, że nie widzimy, a jednak wiemy, że ktoś jest. I tak dla ciekawości podzielę się z Państwem, że przybyło nas przybyło nas. Mamy już w tej chwili, liczymy to w tysiącach osób, które są z nami, oglądają i słuchają. Wierzę, że Pan Bóg będzie z nami także, a jak wiecie już na pewno doskonale, nasz dzisiejszy temat to czekajmy z cierpliwością. To wcale nie jest takie proste. Czekanie z cierpliwością jest rzeczą, która nie leży w naszej naturze. Zresztą pomyślcie na moment, jak to jest. Czekamy na odjazd pociągu, albo na przyjazd autobusu, albo wylot samolotu, albo na przychodzącą pocztę, albo na padający deszcz, albo na dzwonek telefonu, albo na tak lub nie, które ktoś do nas powie, albo aż włosy urosną, albo aż rybak chwyci przylęte, albo że aż wiatr podniesie latawiec. Pomyślcie, albo na piątkowy wieczór, albo być może na wujka i lub ciocie, albo na zagotowanie wody, albo na lepsze jutro, albo na sznur. Pereł, albo na parę spodni, albo na perukę z lokami, albo. Ach, je, je, ileż tych albo można by jeszcze doliczać. Czekamy. Całe nasze życie polega na czekaniu, i to jest czymś naprawdę niesamowitym. Ale wiecie skąd się to bierze? Dlatego, drodzy państwo, że do tego trzeba nam cierpliwości, a na ekranie w tej chwili widzicie nasz stały tekst, do którego stale wracam za każdym razem. Owocem zaś ducha jest miłość. Mówiliśmy o tym. Radość. Mówiliśmy o tym. Pokój. Mówiliśmy ostatnio o tym. I cierpliwość to jest nasz dzisiejszy temat, dlatego wyróżniłem to troszeczkę grubszym drukiem i innym kolorem. Uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie przeciwko takim cnotom nie ma prawa. Biblia, a konkretnie jej druga część, czyli Nowy Testament, Został napisany w języku greckim. W związku z tym zdecydowałem, że muszę podzielić się z Państwem, co jakie słowo zostało użyte jako cierpliwość w tym języku. Zwróćcie uwagę, bo podzielę się z wami w tej chwili dwoma greckimi słowami, które tłumaczone są zawsze na, jako cierpliwość. Oto słowo pierwsze hipomene, oznacza wytrzymałość, wytrwałość i hard ducha w trudnych okolicznościach. Ale jest jeszcze drugie słowo. Jest to makrotymia. Oznacza dosłownie, jak Państwo teraz tutaj to widzą, niecierpliwość, przeciwstawienie, przeciwstawna postawa do niecierpliwości, postawa do łatwego popadania we frustrację. Zazwyczaj oznacza znoszenie przeciwności i zachowanie niezłomnej postawy wobec wartości. Skoro to jest najczęściej używane w kontekście cierpliwości wobec ludzi w naszym tekście, i, i w naszym tekście właśnie to słowo zostało użyte. Czasami nawet tłumaczone jest jako wspaniałomyślność. To jest ten tekst. Owocem ducha jest cierpliwość. Jakie są zatem cechy. Osoby cierpliwej. Myśleliście nad tym, co to znaczy być cierpliwym? Skoro już wam mówiłem na początku, palce nam chodzą po blacie stołu momentalnie, kiedy na coś czekamy, szarpiemy za kierownicę, kiedy przychodzi nam stać w kolejce w jakimś korku ulicznym. Kiedy jesteśmy niecierpliwe wszystkim bez przerwy. Cierpliwości nam niesamowicie potrzeba, jak to z nami jest? Jakie są cechy prawdziwej cierpliwości? Cierpliwość. I to chcę Wam powiedzieć, zawsze charakteryzuje się łagodnością, no jak się czujecie potem już teraz, grzecznością, to chyba lepiej już pasuje, i stałością w każdych okolicznościach. Po prostu czujemy się wspaniale, czujemy się cierpliwi, łagodni i nic nam nie przeszkadza. Prawdziwą próbą cierpliwości nie jest czekanie ale to jak człowiek się zachowuje czekając to jest cały problem w liście jakuba jakub napisał takie ciekawe słowa wytrwałość cierpliwość niech zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego abyście byli doskonali i nienaganni nie mający żadnych braków niesamowite prawda Powiecie, że osiągnięcie czegoś takiego na pewno wymaga praktyki, na pewno wymaga łaski Bożej oraz gotowości odrzucenia egoizmu i podporządkowania się wpływowi Ducha Świętego. Zresztą wciąż mówimy o owocu Ducha Świętego. Dodam Państwu jeszcze raz zdanie, które powtórzę na pewno nie raz. Jeśli nasz owoc, który składa się z dziewięciu elementów, będzie wybrakowany. Jeśli zabraknie któregoś z nich, to jest to owoc zepsuty. Duch święty nigdy nie powoduje zepsutego owocu, a zatem musimy pozwolić mu na to, aby działał w naszym życiu, aby wchodził w nasze życie, aby nas prowadził, aby nas doskonalił. To wymaga łaski Bożej oraz gotowości całkowitego pozbycia się, jak powiedziałem przed chwilą, egoizmu i podporządkowania się Duchowi Świętemu. Ale dobrą wiadomością, bo dobrą wiadomość mam także, jest to, że jeśli nauczymy się cierpliwości, wówczas będziemy gotowi otrzymywać także wiele innych błogosławieństw od Pana. Ale to, co chcę Wam powiedzieć, to to, że cierpliwość jest cechą Pana Boga. Patrzę na Was, bo pewnie myślicie w tej chwili, dlaczego Panu Bogu potrzeba cierpliwości? Dlatego, że na tym świecie panuje zło. A mając Jego moc, można by szybko zakończyć wszystko. Myśleliście kiedyś o tym, dlaczego Pan Bóg nie reaguje w taki sposób? Ja to słyszałem od wielu ludzi. Ludzie mówili mi o tym, jak to jest, pastorze. Czemu Pan Bóg dopuścił do Oświęcimia? Czemu Pan Bóg dopuścił do wojen? Dlaczego dzisiaj nawet toczy się na terenie Ukrainy tak, tak straszna wojna? Dlaczego giną niewinni ludzie? Pan Bóg ma cierpliwość niesamowitą Z względem nas. Jest taki tekst biblijny, który zawsze czyni na mnie ogromne wrażenie. Faktycznie, tekst zawiera słowa samego Boga. Znajduje się on na kartach Pisma Świętego Księgi Wyjścia, czyli, jeśli wolicie Państwo, drugiej księgi mojżeszowej. 34. rozdziału i tam w szóstym i siódmym wersecie. Przeszedł Pan przed Jego, czyli Mojżesza, oczyma, i wołał: Jachwę, Jachwę, Bóg miłosierny i litościwy. Cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysięczne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość. Ojców, na synów i wnuków, aż do trzeciego i czwartego pokolenia. Czy potraficie sobie wyobrazić, że spotkałem ludzi, którzy zacytowali mi końcówkę tego tekstu i powiedzieli: No, widzi pastor, jaki jest Bóg? Nawet każe dalsze pokolenia. A ja przyznam szczerze, widzę wciąż początek tego tekstu: Boga, który jest cierpliwy, Boga, który jest miłosierny, który jest litościwy, który jest bogaty w łaskę i wierność. Zależy, co wybieramy. Zależy, jakiego Boga chcemy mieć. Na pytanie, dlaczego w takim razie Bogu potrzebna jest cierpliwość, apostoł Piotr przychodzi nam z odpowiedzią. Pan Bóg, jak mówi, nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Zwróćcie Państwo uwagę: słowo upamiętanie w niektórych przekładach Pisma Świętego oznacza nic innego jak to, co nazywaliśmy pokutą. A jeśli mówimy o pokucie, czyli upamiętaniu w tym przypadku, to do niej trzeba przyjść, a nie ją wypracować. Jak mi smutno nieraz, że znam wielu chrześcijan, którzy patrzą na to zupełnie inaczej. Uważają, że pokuta jest to coś, co ja uczynię ze swojej strony, aby udobruchać zagniewanego Pana Boga. Pokuta jest czymś, co ja równoważę moje przestępstwa i grzechy. Nigdy! Tak nie jest! Pokuta jest darem, po który się przychodzi. Takim samym darem, jak przychodzimy po przebaczenie. Takim samym darem, jak przychodzimy po Jego łaskę. Pokuta jest czymś, co pochodzi od Niego. Stać Was na pokutę? Nie wierzę. Nigdy nikogo z nas nie stać. Biblia doradza nam bardzo wyraźnie, abyśmy zawsze szli z pokutą łagodnością i cierpliwością i odnosili się w taki sposób do siebie wzajem. Zwróćcie uwagę, że cierpliwość idzie w parze z innymi cechami. Apostoł Paweł o tym bardzo wyraźnie mówi w liście do Efezjan. Tam w liście do Efezjan w czwartym rozdziale znajdziecie bardzo ciekawe słowa. Napominam was wtedy, pisze apostoł, ja więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Zauważyliście? Ta cierpliwość przewija się nieustannie w Nowym Testamencie. Robi to po to, Pan, aby nas nauczyć czegoś, co powinniśmy pojąć, co jest niezwykle ważne: cierpliwość, pocieszenie i nadzieja z pism. Skąd brać te cechy? Faktycznie, drodzy państwo, nauczyliśmy się już chyba na tych czterech poprzednich spotkaniach, że to wszystko są Boże dary. Tylko, żeby przyjąć taki dar, trzeba się przyznać, że jest mi go potrzeba. Jeśli chcę przyjąć jakikolwiek dar Boży, jak pocieszenie, jak nadzieja, to muszę zdać sobie sprawę, że rozpaczliwie tego potrzebuję i tylko to może zmienić. Wszystko w moim życiu. Bóg mówi na kartach Słowa Bożego bardzo wyraźnie na ten temat. Zwróćcie uwagę na list do Rzymian. Tym razem zacytuję z 15 rozdziału, werset czwarty. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z pism nadzieję mieli. Zauważyliście? Jest to niesamowite. Rzeczy które zostały napisane dawno temu zostały napisane na nasze czasy. Ileż ja ludzi spotkałem którzy powiedzieli mi niedawno nawet jeden pan starał się mnie za wszelką cenę przekonać że są dwie biblije. Ja powiedziałem dwie pierwszy raz słyszę jeszcze nie wiem o czymś takim powiedział ależ są dwie Jedna się nazywa Starym Testamentem, a druga Nowym Testamentem. Pan nie był zorientowany, że faktycznie mówimy o jednej Biblii, która składa się z tych dwóch zasadniczych części, i nie zdawał sobie sprawę, że w Nowym Testamencie prawie trzy czwarte to jest cytowany Stary Testament. A to o czymś mówi. Stary Testament nie jest przestarzałą częścią Biblii. Apostołowie uczyli na bazie Starego Testamentu. My czerpiemy ze Starego Testamentu. W Starym Testamencie można się dowiedzieć wszystkiego o naszej przyszłości, nie tylko o przyszłości tych, którzy żyli szereg wieków temu. Stary Testament doradza i przede wszystkim Stary Testament buduje, maluje przed nami niesamowity obraz Pana Boga. Jako Boga miłości, jako Boga łaski, jako Boga, który w niesamowity sposób wychodzi nam naprzeciw. Dla ratowania nas. Autorytet Starego Testamentu nie minął, nigdy o tym nie zapominajcie. Nadal naucza z całą pewnością. Zatem popatrzmy teraz na te trzy cechy, które pojawiają się w naszym tekście: była cierpliwość, pociecha i nadzieja z pisma. Zacznijmy od cierpliwości. Pismo Święte stara się nam wszczepić. Cierpliwość. W każdej sprawie według woli Bożej. Jeśli ufam mojemu Bogu, jeśli wiem, kim on jest i czego ode mnie oczekuje, w takim razie odbieram od niego cierpliwość, bo wiem, że i tak będzie według tego, co on sobie życzy, jeśli na to pozwolę. Ja nie mówię o predestynacji, o nie. Nie mówię o tym co się stanie czy ja mam na to wpływ, czy nie mam na to wpływu. Nie mówię wcale o tym co się stanie tak czy owak. Ja nie mam żadnego wyjścia, tak jak wiele ludzi często mówi do mnie: "Pastorze, to żadnej szansy nie mamy. To już będzie jak będzie, jak jest zaplanowane." Naprawdę? Czyżby Pan Bóg zaplanował nasze błędy, potknięcia? Czyżby Pan Bóg zaplanował nasze głupoty, które czynimy w naszym życiu? Nigdy nie odważyłbym się tak myśleć. Cierpliwość Wobec ludzkich prześladowań i opozycji szatana. Tak potrzebujemy tego rozpaczliwie. Cierpliwość wobec ludzkich prześladowań i opozycji szatana jest niesamowicie ważna. Ludzie dokuczają nam. Faktycznie, drodzy państwo, powiedziałem wam już o tym i powiem znowu, to strasznie niebezpieczne, co my czynimy teraz. Bo kiedykolwiek mówić będziemy na temat Jezusa Chrystusa, kiedykolwiek pokażemy Boga w takim świetle, w jakim on jest przedstawiony na kartach Słowa Bożego, gwarantuję, że zawsze coś zacznie się komplikować, że poczujemy się źle, słabo, że zagubieni, nie będziemy wiedzieli, co z tym wszystkim zrobić. Szatan działa. On nie śpi. I wierzcie mi, że jeżeli macie zamiar dać mu dobrze po zębach, on jest lepszym bokserem. To nie mój pomysł. Kiedyś napisał już wspominany wczoraj przeze mnie znany pisarz amerykański, Morris y, Wenden. Bardzo to ważne. Cierpliwość wobec brzemion braterskich to także bardzo ważne. Musimy być cierpliwi i okazywać sobie tę cierpliwość. Zauważyliście, cytuję tutaj z listu do Galacjan, 6 rozdziału, werset drugi, jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Słyszeliście o takim zakonie Chrystusowym, że ja mam nosić czyjeś brzemiona? Dlaczego? Co się z nami dzieje? A powinniśmy, bo to niezwykle ważne, cierpliwość także w oczekiwaniu wypełnienia się obietnic Bożych. Tej cierpliwości potrzeba nam nade wszystko. Dzieci nas tego uczą. Spróbujcie obiecać dzieciom, że zabierzecie je na lody, ale potem w wirze różnych obowiązków zapomnieliście o tym. Tatusiu, obiecałeś. Wypunktują nas dokładnie. Za każdym razem tak będzie. Z każdą obietnicą. Bóg obiecał i być może oczekuje tego, abyśmy powiedzieli, Panie Boże, obiecałeś? Czytałem to na kartach Twego słowa, wiem o tym, czekam. Cierpliwie czekam. Ważne, prawda? Cierpliwość w Piśmie Świętym jeszcze w drugim stopniu się pojawia. Pismo Święte pokazuje nam przykłady cierpliwego życia. Popatrzcie na postać Joba. Job, albo Job, w zależności od przekładu, znowu yy, będzie postacią, która cierpi w niesamowity sposób, ale triumfuje cierpliwością. Pan dał, pan wziął, niech będzie imię pana uwielbione. To jest postać Joba. Przypomnijmy sobie Józefa, jednego z dwunastu synów Jakuba, który znajduje się sprzedany przez własnych braci w Egipcie. Z cierpliwością przebacza na końcu swoim braciom. Czego nie oczekują i aż trudno im w to uwierzyć. Znosi fałszywe oskarżenia swojej pani, znosi dziwne cierpienia, które są jeszcze później w więzieniu, ale wciąż cierpliwie oczekuje. I doczekał się. Był potem drugim, drugą postacią w starożytnym Egipcie. To są już fakty historyczne. Nie ma żadnych wątpliwości co do prawdziwości, przekładu, przedstawienia tego przez Pismo Święte. A postać Dawida. Dawid okazuje także cierpliwość mimo wielu doświadczeń, mimo wielu błędów, które popełnia, On cierpliwie oczekuje na koronę i nie występując przeciwko swemu prześladowcy. Pomyślcie o Jezusie, o Jego cierpliwości. Ktoś powiedział, że faktycznie Jezus mógł wyrzucić wszystkich ludzi jak zepsute zabawki i pozbyć się ich. A On wciąż kochał. I wciąż wychodził naprzeciw. Potrafilibyśmy pogardzić taką cierpliwością. W liście do Rzymian, jak czytaliśmy wcześniej, apostoł Paweł napisał bardzo wyraźnie o tym, że cokolwiek przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość tośmy omówili, teraz przez pociechę z pism nadzieję mieli. Zajmijmy się tą pociechą. Pocieszenie w Piśmie Świętym jest niezwykle istotne. Jesteśmy proszeni, aby wznosić się ponad lęki. 46 psalm dzisiaj był tematem mojego kazania, które wygłaszałem w Gdańsku. Fantastyczny psalm. Psalm, który jest nie, tak niesamowity w swoim fakcie, że Luther, Marcin Luther, wielki reformator, ukochał ten psalm i powiedział: To jest mój psalm. W Nim znajduje wszystko. Potraficie znaleźć w tym psalmie wszystko? Tam jesteśmy proszeni, abyśmy wznosili się ponad utrapienia, ponad lęki. One będą, ale Bóg jest z nami. Po drugie, pamiętajmy o tym, że o, ja zacytowałem ten tekst z psalmu tutaj, zatem pozwólcie, że go odczytamy. Bóg jest ucieczką i siłą naszą pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto to się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i zachwiały się w... góry zachwiały się w głębi mórz, choćby szumiały, choćby pieniły się wody, choćby drżały góry z powodu gniewu Jego. Wiecie, że góra to doskonały symbol czegoś, co jest nienaruszane. To jest pewne, to jest coś, co stoi i tego się nie da poruszyć, no chyba, że wiarą. Ale wczoraj powiedziałem Wam, że chcecie góry wiarą przenosić. Pamiętajcie, skupcie się nie na górze, tylko na wieży. To bardzo ważne. Zawsze przenieśmy uwagę tam, skąd przychodzi pomoc. Tam, skąd możemy oczekiwać ratunku, pomocy. To takie bardzo, bardzo ważne. Pismo Święte daje nam pocieszenie. Pocieszenie szczepiło nam. Rozumienie, że jesteśmy proszeni, aby znosić się ponad lęki, to mówiliśmy przed chwilą, a teraz jesteśmy ponaglani, aby niewiele myśleć o rzeczach przemijających. To bardzo ważne. A my lubimy te rzeczy, które przemijają. Nawet potrafimy się gniewać, że przemijają, prawda? Bóg mówi: nie wznieś się ponad to nie myśl tylko o tym, co przemija. Jesteśmy pod nakazem znalezienia radości w Bogu i tym sposobem znowu przypominam Wam nasz trzeci wykład. Mówiliśmy o radości. Doświadczamy tej radości? Znajdujecie ją? Jesteście pewni, że ta radość ma wpływ na Wasze życie? To tak niezwykle ważne. Pismo Święte wszczepiło nam także przekonanie, że na przykład można chodzić z Bogiem. Enoch. Ten siódmy patriarcha, licząc od Adama, chodził z Bogiem. Potraficie sobie to wyobrazić chodzić z Bogiem? Jak to chodzić z Nim za rękę? Jak to dać się prowadzić przez Boga? Oczywiście, myśleć o Nim, nieustannie skupiać uwagę na Nim, nieustannie, cały czas myśleć, co Bóg ma dla mnie, w jaki sposób słuchiwać się w Jego głos, czytywać się w Jego pismo, w Jego zalecenia. Chodzić z Bogiem oznacza nie przerywać kontaktu z Kimś, kto ma dla nas największe znaczenie. Pomyślcie o małżeństwie. My też chodzimy ze sobą, prawda? Ja chodzę z moją żoną już 45 lat. I powiem wam szczerze, że wciąż chodzimy z sobą, nawet gdy fizycznie nie jesteśmy ze sobą. Nasze myśli się łączą. Tak chodził Enoch z Bogiem, zapatrzony w Boga. Ktoś, jeden z ewangelistów znanych, użył dość dziwnego określenia. Powiedział wtedy, że Enoch. Odprowadzał pana Boga, a potem Pan Bóg odprowadzał Enocha, i tak chodzili raz w jedną, raz w drugą stronę, aż wreszcie zaszedł za daleko i uznał, że już nie ma sensu wracać. Podobało mi się to bardzo. Chodzenie z Bogiem może uzdolni nas do tego, abyśmy chodzili w taki sposób. A Abraham, pomyślcie o tym człowieku. Nazywamy go ojcem wszystkich wierzących. Abraham znajdował w Bogu ochronę i czekającą wielką nagrodę. I czekał. Cierpliwie czekał. Minęła sześćdziesiątka, minęła siedemdziesiątka, dziewięćdziesiątka, prawie że minęła setka, a Abraham wciąż czekał. W momencie, kiedy już najmniej wierzył, że jest to realne, wtedy to się stało. Czemu Pan Bóg ćwiczy nas w taki sposób? Może tylko po to, abyśmy nauczyli się Mu ufać i chodzić Jego śladem. Może tylko po to, abyśmy znaleźli w nim jedyną ucieczkę i schronienie. Może tylko po to, aby on stał się tym numer jeden w naszym życiu we wszystkim. A Dawid, pomyślcie o Dawidzie, wzmacniał się tylko w Bogu. Dawid jest postacią, o której często możemy mówić, że to grzesznik numer jeden. O tak. Dawid jest postacią, który tyle rzeczy zrobił, że myśmy przecież nigdy czegoś takiego nie zrobili, albo przynajmniej nie zrobilibyśmy, prawda? Patrzę na Was, widzę takie niewinne twarze, moi drodzy. Jak to jest z nami w takim razie? Dawid żył jako zwykły człowiek, jako grzesznik upadający, ale wiecie, ja zwykle, kiedy mówię na temat grzeszników, mówię, że grzesznicy na tej ziemi dzielą się na dwie grupy. Jedna grupa nazywa się grzesznikami, a druga grupa nazywa się grzesznikami. Uśmiechacie się, myślicie, no to jak to? To jest ta sama grupa. Nie, to są dwie różne grupy. Ta jedna grupa, która jest grzesznikami, grzeszy. A ta druga grupa, która jest grzesznikami, też grzeszy. No to w czym się w takim razie różnią? Jest tylko jedna różnica, moi drodzy, że ta jedna grupa nazwijmy ją drugą grupą są grzesznikami, grzeszą. Ale kiedy zgrzeszą, pędzą do Boga, aby wyznać i prosić o przebaczenie. Dawid był właśnie takim człowiekiem. On zawsze w najgorszych chwilach, kiedy nabroił nie wiadomo jak, wracał do Boga i błagał o, o przebaczenie. Postudiujcie sobie 51 Psalm, a zobaczycie Dawida, który modli się do Boga w najpiękniejszy sposób, a 12 werset chyba znamy wszyscy na, na pamięć: Serce czyste, stwórz we mnie, O Boże, i Ducha prawego odnów we moich wnętrznościach. To jest to, czego Dawid jest najlepszym przykładem. To jest to, czego nas uczy i co jest tak bardzo ważne. Achiskiasz, albo Ezechiasz, jeśli policie, król ludzki. Dowiedział się strasznej rzeczy. Rozporządź wszystkim, co masz, dlatego, że wkrótce umrzesz. Pogniewalibyście się na pana Boga po takiej informacji? To była informacja od pana Boga. Bóg posłał proroka do, do króla i przekazał mu taką informację, co się z nami dzieje. Ale Hiskiarz modli się do pana i błaga. I Pan Bóg, który obfituje w cierpliwości, mówi: Zgoda, przedłużam ci życie o wiele lat. Pomyślcie nad tym. To jest fantastyczne. Ta cierpliwość staje się pocieszeniem z pism, jak czytałem. Ta cierpliwość zmienia nas całkowicie. Wracamy do tekstu z 15 rozdziału listu do Rzymian. Ten tekst powiedział, że cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pocieszenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. Tak sobie teraz pomyślałem: Już Was uczyłem miłości, już Was uczyłem radości, uczyłem pokoju. I dzisiaj mówimy o cierpliwości, ale przez tą cierpliwość będziemy mieć nadzieję. Potraficie sobie, drodzy przyjaciele, wyobrazić swoje życie bez nadziei, bez umiejętności skojarzenia wszystkiego i zwrócenia się do naszego Boga? Chyba nie. Nadzieja w Piśmie Świętym jest niezwykle ważnym elementem. Zadaniem Pisma Świętego jest wypracowanie w nas dobrej nadziei. To będzie nadzieja zbawienia. Faktycznie Bóg uczy nas bardzo czegoś niezwykłego. Mówi o nadziei zbawienia, ale mówi, ta nadzieja zbawienia musi być Twoją pewnością. Musisz wiedzieć, że to jest zagwarantowane z Bożej strony. My możemy to zgubić. Bardzo łatwo. Nie ma czegoś takiego w Biblii jak zbawiony, zawsze zbawiony. Nie. Zbawiony mogę być dzisiaj, ale zostawiając Boga z tyłu, odkładając go zupełnie. Tracę wszystko, ale jeśli jestem z Nim w łączności, mam wszystko. Nadzieja zbawienia jest niezwykle ważna. Proszę zwróćcie uwagę na niezwykle ważny tekst, który znajduje się w pierwszym liście Pawła do Tesaloniczan w rozdziale piątym i w wersecie 8. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei zbawienia. Apostoł Paweł... Kochał takie określenia. Pewnie dlatego ja jestem zapatrzony zawsze w jego retorykę. To jest coś pięknego. Paweł używa określenia przyłbica waszego zbawienia. Wiecie, do czego służyła w średniowieczu przyłbica u rycerzy? Że przynajmniej głowę mieli bezpieczną w całości. Zawsze byli okryci, coś chroniło ich przed atakami wroga. I to takie bardzo ważne. Po drugie. Bo wracamy teraz do tej nadziei, którą Słowo Boże w nas wypracowuje. Będzie to błogosławiona nadzieja. Jakie to ważne, abyśmy taką nadzieję potrafili znaleźć w swoim życiu. Apostoł Paweł, kiedy pisał list do Tytusa, napisał na ten temat tak bardzo wyraźnie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały Wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. Są ludzie na tym świecie, którzy mówią nam, że Pan Jezus już przyszedł, ale tylko oni to wiedzą. W tym momencie Pan Bóg pogardził tyloma ludźmi, my chcemy mieć nadzieję my chcemy mieć nadzieję na spotkanie z Nim, kiedy powróci. Chcemy pielęgnować tę nadzieję, bo to niezwykle ważne. W końcu po trzecie, ta nadzieja będzie nadzieją zmartwychwstania umarłych. Tutaj aż trudno byłoby nie sięgnąć choćby do pewnego zdarzenia, które miało miejsce w życiu apostoła Pawła. Apostoł Paweł został aresztowany na terenie Judei. W Izrael w Jerozolimie aresztowano go, i Żydzi aż kipili złością. Teraz mają go. Teraz wreszcie tego zemszczą się na nim za to wszystko, co on uczynił, dlatego że z takiego wiernego sługi Sanhedrynu stał się naśladowcą tego Chrystusa, którego wszyscy tak nienawidzili. Niedawno widziałem, widziałem film, yy, który pokazywał, jak Żydzi w tamtych czasach a Także i w naszych czasach reagowali naprawdę o Jezusie. Bali się nawet zobaczyć, patrzeć na jakikolwiek wizerunek związany z Jezusem Chrystusem. Było to dla nich taką obrzydliwością. Ale apostoł Paweł, znajdując się przed sądem żydowskim. Był tak bystry, że wiedział w jaki sposób stamtąd może wyjść bezpiecznie. Wiedział bowiem, że dwa stronnictwa w Sanhedrynie, które kłóciły się zawsze, ich głównym sporem była wiara w zmartwychwstanie. Ta wiara, która ma być naszą nadzieją. Faryzeusze bowiem wierzyli w zmartwychwstanie, saduceusze natomiast kwestionowali wszystko i wyśmiewali się z tego. W związku z tym doszło do zatargu. Paweł powiedział takie słowa: Mężowie bracia, ja jestem faryzeuszem, synem faryzeuszów. Jestem sądzony z powodu nadziei i zmartwychwstania. Wystarczyło. Pokłócili się tak, że Pawła można było bezpiecznie wyprowadzić z więzienia. Bóg miał dla niego cel. Miał jeszcze udać się do Rzymu. Paweł o tym wiedział. Paweł wiedział, że w bożych rękach. Jest bezpieczne. Ale skoro mówimy o zmartwychwstaniu, wierzycie w zmartwychwstanie? Widzę przytakujące głowy, cieszę się z tego, ale nie wszystkie głowy przytakiwały. Dzisiaj nawet w, w naszym wieku, w naszym roku spotykamy ludzi, którzy nie potrafią przyjąć takiej prawdy. Nie akceptują jej. Zmartwychwstanie? No i co? Jak to tak Pan Bóg. Zbudzi z martwych, z grobu, ludzi. Chciałbym, abyśmy na chwileczkę porozmawiali o śmierci w związku z tym. To dość ważne. W Bibliach o śmierci mówi bardzo pozytywnie. Nie dlatego, że nam życzy śmierci Bóg, nie. Ale mówi, że to jest tylko sen. A wiecie, jeśli ktoś śpi, to rozumiemy, że się obudzi. To zupełnie naturalne. Jest tylko snem. Bo ze snu zawsze się budzimy. Ale jakim jest snem? Snem według Pisma Świętego w pełni nieświadomym. Biblia mówi, a to szczególnie księga Kocheleta, mówi o tym, że umarli nic nie wiedzą, nie są niczego świadomi. Mówi coś więcej jeszcze: że po śmierci nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. Zwróćcie uwagę, Biblia mówi wyraźnie o tym, że to stanie jest w takim razie czymś fantastycznym, skoro śmierć nie jest niczym strasznym. Dlaczego ludzie obawiają się śmierci? Bo za mało o niej wiedzą. Dlaczego za mało o niej wiedzą? Bo nie czytają Słowa Bożego. Dlaczego nie czytają Słowa Bożego? Bo im to wcale nie odpowiada, bo wolą swoją koncepcję, jaką przyjęto już dzisiaj powszechnie. A tak to nie jest. Wniosek jest z tego prosty. Dzisiaj nie mamy wykładu na temat śmierci i zmartwychwstania. Chciałem Wam tylko wspomnieć o tym, że jeśli śmierć jest snem, jeśli śmierć jest stanem całkowitej nieświadomości, to jeśli mamy być na baczności żyjąc, to powinniśmy wszystkiego, wszelkich wyborów, wszelkich decyzji dokonywać dzisiaj, póki jest to możliwe, bo po śmierci nic z tego nie będzie. Przerażające? Wręcz odwrotnie. Dla mnie jest to pociechzenie, dla mnie jest to naprawdę pociecha z pism, która wypływa, o której właśnie dzisiaj mówimy. To jest to. Jest więc niesamowita nadzieja. Nadzieja, która ma wielkie znaczenie. I tym razem, moi drodzy, o tej nadziei, o której pisze apostoł Paweł tak bardzo wyraźnie w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 15, gdzie znajduje się cały hymn na temat zmartwychwstania, chciałbym, abyśmy te teksty przeczytali razem. W związku z tym tutaj mojego przyjaciela chcę poprosić, aby wziął tę Biblię i ci z was, którzy nie mają Pisma Świętego, niech tylko uniosą rękę do góry, a pismo będzie wam dostarczone. Tak więc postarajmy się, moi drodzy, szybciuteńko to zrobić. Chciałbym bowiem, abyście otworzyli tę Biblię na stronie 800, nie, przepraszam, 984. Korzystamy wciąż z tego przekładu. To nie dlatego, że ten przekład uważam za najlepszy, najważniejszy, tylko dlatego, że ten przekład w moim odczuciu jest przykładem, który po prostu mamy tutaj w zapasie, więc możemy uruchomić taką wypożyczalnię dzisiaj powinienem Wam zdradzić jedną tajemnicę, drodzy Państwo. Zaplanowaliśmy coś. Jak dobrze będziecie otwierali te Biblię jeszcze na kolejnym spotkaniu, to marzymy o tym, aby stały się waszą własnością. Bez żadnego płacenia. Wiecie, jest taki tekst w prorocwie Izajasza, który mówi o tym, abyśmy. Brali, kupowali bez pieniędzy. Tak, moi drodzy, ale to już nie temat w tej chwili. Popatrzcie zatem na tekst, który macie otworzyć na stronie 984. Jest to 15 rozdział i będziemy czytali ze 7, od 17 wiersza aż po wiersz 21. Możemy zacząć czytać? Dla tych, których. Którzy nie chcieli Biblii, albo zabrakło, albo przynieśli własną, w związku z tym macie tekst także na ekranie. Jeśli zaś Chrystus nie został wzbudzony, próżna jest wasza wiara. Jesteście jeszcze w waszych grzechach. Zatrzymam się na moment, dlatego że widzę, że jeszcze niektóre osoby poszukują tekstu. Strona 984. Jest to 15 rozdział. Listu apostoła Pawła do Koryntian, pierwszego listu i tam werset 17. Na stronie, na stronie, o której powiedziałem, 984 czytamy od 17 wersetu, a zatem raz jeszcze wrócę. Jeśli zaś Chrystus nie został wzbudzony, próżna jest wasza wiara, jesteście jeszcze w waszych grzechach. Wówczas i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, zginęli. Jeśli jedynie w tym życiu Mamy nadzieję w Chrystusie. Jesteśmy najbardziej pożałowania godni ze wszystkich ludzi. A jednak Chrystus został uzbudzony z martwych. Pierwocina tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przez człowieka śmierć przyszła, przez człowieka i z martwych stanie. Aż korci mnie, żeby powiedzieć, halleluja, to jest plan Boży. Pomyślcie o tym, kochani. Bóg zaplanował wszystko w tak doskonały sposób, że postanowił, abyśmy byli naprawdę szczęśliwi i abyśmy wiedzieli o tym, że zmartwychwstanie jest zagwarantowane dla każdego z nas. Nadzieja w Piśmie Świętym jest nadzieją. Powiedzieliśmy już o tym, że jest nadzieją zmartwychwstania, ale dodamy do tego jeszcze jedną: jest to także nadzieja chwały. Chwały, czyli uwielbienia. On przyjdzie, aby nas zabrać do siebie. Jezus powróci, abyśmy mogli z Nim być już przez całą wieczność. Jezus powróci, aby wreszcie wypełnić wszystkie obietnice, które zostały nam przekazane. Nie może być nic lepszego, moi drodzy. I to jest to. A Paweł, ten sam Paweł, którego jeszcze zacytuję z listu do Kolosan z rozdziału pierwszego, napisał piękne słowa w 27 wersecie. Popatrzcie, im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w Was, nadzieja chwały. Pewnie staniemy się takimi jak Enoch. Którzy będziemy chodzili z Chrystusem mając go w sercu. Czasami użyjam, używam takiego porównania, że Chrystus, który przyjdzie z nieba, aby zabrać swoich, musi się spotkać z Chrystusem, tym, który jest w naszych sercach. I to nie są dwaj Chrystusowie, tylko ten sam Chrystus żyje w naszych sercach już dzisiaj. Jaką chwałę rzuca ten tekst na Słowo Boże? Zwróćcie uwagę, w tym wersecie mamy pełnię autorytetu, jak na pisane słowo. Mamy pełnię starożytności, jak na słowo pisane tak bardzo dawno temu. I mamy pełnię użyteczności, jako że pisane jest dla naszej nauki i dla naszej korzyści. Chciałbym podzielić się z Wami pewnymi cytatami. Oliver Cromwell. Był wybitnym dowódcą, dowódcą armii parlamentarnej w Anglii. To był XVI wiek i XVII także. Faktycznie XVII, bo Cromwell urodził się w XVI wieku, jeszcze w samym końcu. Powiedział kiedyś po stracie swojego dziecka takie słowa: W tamtym dniu, gdy zmarło moje biedne dziecko, Pismo Święte przyszło. Aby uratować moje życie. Tak, moi drodzy. Cromwell pisze o tym, ale posłuchajcie czegoś innego. George Peabody, znany amerykański filantrop z XIX wieku, kiedy przebywał gościnnie u pewnych znajomych, powiedział, usłyszał, jak ojciec, to znaczy ten znajomy jego, poprosił swojego synka, aby przyniósł mu pismo święte. Dziecko poszło po pismo święte. I wtedy niesamowite słowa powiedział George Pibory. O, mój chłopcze, teraz niesiesz tę Biblię, ale przyjdzie czas, gdy zauważysz, że to Biblia musi nosić Ciebie. Biblia nie jest dźwigiem do noszenia człowieka, ale Biblia jest mocą, która zmienia nasze życie, która prowadzi nas przez życie. To jest tak bardzo ważne. Ktoś inny, jeszcze wypowiedział się kiedyś, przemawiaj do mnie tylko słowami pisma. Słowom Boga mogę ufać, ale słowom ludzkim trudno mi z wysiłkiem myśleć, czy mogę im ufać. Idąc za tą radą, możemy z łatwością w Słowie Bożym odnaleźć, moi drodzy, odpowiedź: jak rozwijać taką cierpliwość która zarazem jest pocieszeniem i zarazem nadzieją. Jakub, brat pana Jezusa, napisał niesamowite słowa w pierwszym rozdziale swojego listu. Za pełną radość poczy... poczytujcie sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni w niczym, nie wykazując braków. Jak z naszą cierpliwością będzie? Czy pozwolimy, aby Bóg poprzez Ducha Świętego wytworzył w nas ten element naszego owocu? Chciałbym postawić Wam do przemyślenia trzy pytania. Oto pytanie pierwsze. Czy powinieneś kogoś przeprosić za swój brak cierpliwości? Jeśli tak, zrób to jak najszybciej. Pytanie drugie. Dlaczego nie miałbyś ukorzyć się i postąpić tak, jak powinieneś? Czy w końcu, moi drodzy, nie jest to to, o co chodzi w chrześcijaństwie? Chrześcijaństwo jest. Taką właśnie nauką. Moi drodzy, chciałbym was zostawić troszeczkę z takiej zadumie. Chciałbym, abyście pomyśleli o cierpliwości, ale mam dzisiaj dla Was szczególną niespodziankę. Chciałbym Was nauczyć jednej pieśni. Ładnej pieśni. No, brzydkich pieśni nie ma, jeżeli są religijne. Ta ładna pieśń mówi o tym, że należy do Jezusa. Żeby łatwiej wam było śpiewać tę pieśń, chciałbym, moi drodzy, abyście teraz zwrócili uwagę na jej tekst i pozwolili mi podejść do instrumentu, przy którym będę chciał was nauczyć czegoś, co bardzo ważne. Ta pieśń jest mi bardzo bliska. Poznałem ją faktycznie wiele, wiele lat temu, kiedy, szukając jakiejś pięknej pieśni, znalazłem ją w języku angielskim i pomyślałem, Muszę napisać te słowa po polsku, aby wszyscy mogli je śpiewać. Ale minął miesiąc, dwa, pół roku, rok, w końcu minęły dwa lata, a ja wciąż nie mogłem znaleźć odpowiednich słów, aby oddać je w taki sposób. Aż pewnego dnia, po jakimś doświadczeniu, którego nie pamiętam dokładnie, pomyślałem o tej pieśni, i pomyślałem, przecież przynależność do Jezusa ma wielkie znaczenie. Usiadłem i napisałem. Chciejcie posłuchać jej melodii. Mój Jezus mnie na wieki miłuje, Tam, gdzie on jest, tam złonie króluje. Oddał swe życie, by zbawić mnie. Tak więc należę do, należę do Jezusa, a Jezus moim jest. Tak już na zawsze będę z Nim, chwała Mu za to, cześć. Tak brzmi pieśń. A zatem spróbujemy, tak, tak, wróćcie kochani do pierwszej zwrotki. Ja chcę Was wszystkich usłyszeć, że śpiewacie. Spróbujmy zatem wszyscy razem śpiewać. Mój Jezus mnie na wieki miłuje. Tam, gdzie On jest, tam złonie króluje. Oddał swe życie, by zbawić mnie. Tak więc należy do... Domu. Należę do Jezusa, a Jezus moim jest. Tatuż będę żył, chwała mu za to Gdy grzech mnie jeszcze w życiu nie wtedy to właśnie Jezus się zjawił. Odniósł mnie z gnął smutku i łez, odtąd należy do... zbawił, wolność mi dał, więc będę go sławił. Całą nadzieję mam tylko w Przecież należy do Jesteście wspaniałym chórem. Tak się spodziewałem. Ja nawet wiem dlaczego. No bo jak nie wspaniale śpiewać, że należymy do Jezusa? Każdy z nas. Bez względu na naszą przeszłość, bez względu na cokolwiek, On, który gwarantuje wszystko, nawet cierpliwość. Nie tylko względem nas, ale udziela nam cierpliwości z pism, jak czytaliśmy. Cierpliwości, która przybiera postać pocieszenia i nadziei. Już tradycyjnie nie żegnam Was teraz, dlatego że tajemnicze białe drzwi zostaną otwarte, a tam jest taki stół całkiem przyjemny <laughs> i zapraszam do niego, ale zapraszam przede wszystkim, jeśli macie jakieś pytania, macie chęć, postawienia ich, porozmawiania, jestem do dyspozycji. Po to tutaj jestem i zapraszam serdecznie. Niech Bóg błogosławie wam wszystkim. Dziękuję.